Cześć, nazywam się Kamil Brzeziński i specjalnie dla Was dzisiaj zrecenzuję Nokia Lumia 630 Dual SIM. Jak sama nazwa wskazuje, jest to telefon, który pracuje z dwiema kartami SIM. Sprzedawany jest w takim dosyć małym, poręcznym pudełku, także niewiele będzie Wam miejsca zajmowało w jakiejś szufladzie czy szafie. Telefon też jest nieduży, bo ma 4,5-calowy ekran o całkiem niedużej rozdzielczości, ale w zupełności wystarczającej jak na potrzeby przeciętnej osoby. Z tyłu znajdziemy 5-megapikselowy aparat. Możecie powiedzieć, że to nie jest dużo, ale powiem Wam szczerze, że przez ten czas testów zrobiłem nim kilkadziesiąt zdjęć i są bardzo dobre. Może nie są tak dobre jak w Lumii 1020, która ma 40 megapikseli, ale w zupełności wystarczą przeciętnemu użytkownikowi. Z ciekawych rzeczy, które ma ten telefon, to radio FM, czyli podłączając słuchawki, które niestety nie są w zestawie, możemy sobie słuchać naszych ulubionych audycji radiowych, oczywiście odtwarzacz multimediów, MP3, filmów, to już jest właściwie standard. Ponieważ mamy tutaj Windows Phone 8.1, jest to pierwszy telefon sprzedawany z tym nowym systemem operacyjnym, mamy bardzo fajny teraz takie centrum notyfikacji na górze, gdzie pokazywane są wszystkie powiadomienia od aplikacji, z których korzystamy. Ponieważ jest to urządzenie Dual SIM, mamy tutaj dwie karty SIM i podwójne aplikacje do telefonu i SMS-ów, czyli mamy aplikację do pierwszej karty SIM i aplikację telefonu drugiej karty SIM i tak samo z SMS-ami. Także jest to dosyć ciekawe rozwiązanie. Wadą niestety tego telefonu jest to, że obie karty nie mogą równocześnie pracować. Jeżeli dzwonimy z jednej karty, to druga karta w tym momencie niestety jest niedostępna i nikt się do nas nie dodzwoni. Ale tak, obie karty są zalogowane i co ważne, kiedy te obie karty pracują w telefonie, spokojnie na jednym ładowaniu telefon jest w stanie wytrzymać nawet i 2 dni. To jest bardzo dobry wynik dla smartfona, szczególnie, że tutaj pracują obie karty. Także to jest na pewno duża zaleta. Jeśli chodzi o takie standardowe wyposażenie, to ten telefon ma oczywiście nawigację od Nokii, to jest Here Plus, bardzo dobra nawigacja ze świetnymi mapami, które możemy sobie ściągnąć w wersji offline w urządzeniu i korzystać bez dostępu do internetu. Poza GPS-em ten telefon wspiera europejski system GLONASS oraz, co ciekawe, chińskie Baidu. Nie wiem, czy ktoś z Was będzie korzystał z chińskich satelit, ale jak najbardziej dzięki temu urządzeniu, dzięki tej Nokii, możemy takie rzeczy robić. Jeszcze dosyć jedną istotną wadą, przynajmniej dla mnie, jest to, że ten telefon nie ma przedniej kamery, czyli wszelkiego typu selfie będziemy musieli robić niestety bez patrzenia na ekran, co dla wielu może być przeszkodą. Jeśli chodzi o szybkość działania, ja jestem w szoku. Tak? To jest telefon, który kosztuje 600 zł, więc nie jest to drogie urządzenie, a działają na nim wszystkie gry 3D, te, które ja uruchamiałem. Dużo pamięci nie ma, bo to jest 512 MB RAM, ale nie miałem przypadku, żeby któraś aplikacja nie chciała się na nim uruchomić. Czy mogę go polecić? Myślę, że tak. Bardzo fajne urządzenie, świetna cena. Windows Phone 8.1, czyli najnowszy system od Microsoftu. Świetna bateria. Co jeszcze? No nic, chyba to wszystko. Bardzo fajny telefon, polecam.